Halo, witam! Sims 2 dzisiaj. I słuchajcie, tutaj mamy takie pragnienie u Wiktorii zaprosić kogoś. No i słuchajcie, wpadłam na genialny pomysł, już wam zaraz wszystko przedstawiam. No bo Wiktoria ostatnio umarła, nie? No i no, przez to, że Wiktoria umarła, to Wiktoria nie ma z kim się spotykać w wersji damskiej. No i weszłam tutaj do osób, które one zna. Istnieje ktoś taki jak Balbina Langerak. Były już dwie Wiktorie, mogą być dwie Balbiny. Ale w tej całej sytuacji bardzo bawi mnie to, że ta Balbina Langerak to wygląda jak Wiktoria w sumie. W sensie one są strasznie podobne. No i jak pracuje? Dobra, zaproś Bernarda w takim razie. Bo wydaje mi się, że to by było absolutnie prześmieszne po prostu, jakby dwie kobiety, które wyglądają tak samo. Nergalia, czy może przyjść ze mną? Nie może! Nie może! Co ja? Dwie kobiety. No, że dwie kobiety, które są takie same praktycznie, to że tam FIFA Rafa ze sobą. No, gdzie ten Bernard? Bernard mordo, bo już zasnęła na kanapie, czekając na ciebie. No, no zapukaj do tych drzwi, żeby mogła cię powitać. A to czynsz jest! O, przypadkiem kliknęłam, dobrze, że zwróciłam uwagę. Dobra, weź tam, nie wiem, obejmij przyjaźnie, jakoś tam pobaw się chwilę z tym ojcem. Jakieś łapki pograj. Udawajcie, że jesteście zgodną rodziną po prostu. Dobra, Wiktoria, widzę, trochę lepiej się czuję. To liczę, że się sobą zajmiecie sami. Tak, widzę, że się świetnie zajmujecie sami sobą. W sumie spoko, syn pójdzie się umyć przy okazji, wy tam, no, zrobicie swoje w tym czasie. W sumie wątpię, że się wyrobicie, no. Tak na styk. No tak, mamy tutaj klatkę dla ptaka, Boże. Dobra, wstawaj z tego łóżka. Weź napełnij miskę, zamknij tę klatkę, żeby ten ptak nie latał. I w sumie możesz iść spać. I teraz tak, ty będziesz mieć urodziny. Zastanawiałam się, czy imprezy ci jakiejś nie zrobić w sumie można by? Nie znasz aż tak wielu osób, ale podjąć próbę można. W sumie dawno nie robiłam imprezy urodzinowej dziecku. Dobra, spróbujemy, zobaczymy. Dobra, matka, wstawaj, trzeba poogarniać rzeczy w domu. Przy okazji mogłabyś wziąć resztki. W sumie, co mamy w lodówce? Aha. To nie, to może weź coś ugotuj, jakoś tak sensownego, jakieś naleśniki czy coś. To się przyda, to nigdy tego nie jest za dużo. Dobra, dziecko niech wstanie, przy okazji lekcję odrobi. Zresztą chce. Prosta, kochana, rodzinna rozgrywka. O tak, moje ulubione. Dobra, myślę, że w razie czego przynajmniej ten przyjdzie. Apoloniusz, to przynajmniej zawsze jest plus, jakbym chciała robić tę imprezę. Jestem ciekawa, czy przyjdą Sidra i Laura. Wątpię, ale żyję marzeniami, że tak. Ty znasz jakieś osoby? Znasz Tatiana w ogóle, tak randomowo, przypadkowo. Okej, w porządku. Dobra, skończ się bawić z tym ptaszyskiem. Zamknij mu tę klatkę, no. Bardzo cię proszę, kobieto. Dobrze, idź do pracy, dziecko idzie do szkoły. Czy ja mówiłam, że gramy do piątku? W sumie nie pamiętam, ale gramy do piątku. Pff. Dobra, jedźcie tam w swoje zajazdy, szkoły, prace i inne pierdoły. No jedź, no. No, dziękuję. Dobra, i teraz plan jest taki, że wy wracacie i jest impreza urodzinowa. I rachunki przyszły. Super. Fajne, małe, przyjemne, cudowne. Jeremi należy do najlepszych uczniów w szkole. Taki sobie tydzień. Dobra, weź pocztę. I weź zapłać tę pocztę. Znaczy rachunki zapłać, nie pocztę. Czy dziecko może w ogóle... Nie, dziecko chyba nie może. Imprezy sobie ten. O, cześć Balbina. Tak, urządź sobie urodziny, proszę bardzo. Znaczy nie sobie w sumie, ale dziecku urządź urodziny, zapraszam. Właśnie my tort musimy kupić, czekaj, bo to ważne. Nie pamiętam, kiedy ostatnio urodziny robiłam w Simsach, naprawdę. Dobra, tort mamy, nie może być źle, dobra. Bernard, Bogumił. Bogumił? Kim jest Bogumił? Nie mam pojęcia, Balbina. Ej, Balbina, możemy zaprosić na tę imprezę. Dobra, ale czekaj. A bo tutaj nie będzie przyjaciół syna, ale do dupy. Dobra, to jakieś losowe osoby pozapraszajmy w takim razie. Jezu, Xawerego może nie zapraszaj, ale Tatiana możesz tak całkowicie losowo zaprosić. To powinni być znajomi dziecka w ogóle też. W ogóle nie ma Apoloniusza. Ale jest Apoloniary, to blisko, to możemy go zaprosić. Dobra, zaprośmy jakieś losowe osoby. Na pewno nie przyjdą, ale warto spróbować. Wszyscy są zaproszeni, nie wszyscy przyjdą. Dobra, Franciszek przyszedł. O nie, ale to czekaj. Czekaj, to bardzo źle, że Franciszek przyszedł. O Jezu Chryste. Swojego brata zaprosił. Ja nie byłam na to gotowa. Ej, ale to będzie przerypane, bo zaprosiliśmy Bernarda na te urodziny. To oznacza, że intryga się wyda? O nie, to się bardzo źle skończy. Dziecko, zostaw te rzeczy. O, przy okazji wam Balbinę pokażę. O,
Jedna Balbina i druga Wiktoria. One są strasznie podobne z wyglądu. Dobra, czekajcie, muszę pomyśleć w ogóle, co zrobić z tym. Z Franciszkiem tutaj w całej tej sytuacji, bo on jakby... Poznałeś Franciszka, dowiedziałeś się, że to jest twój ojciec. Czekaj, wy musicie porozmawiać we trójkę, skoro już się taka sytuacja zdarzyła. Chodź tu. Franciszek, ty nigdzie nie idziesz, chodź tu. Franciszek, wracaj tu, bo to jest ważne. No tak, i wy oczywiście w środku sobie w piłkę gracie. Dobra, generalnie one grają w piłkę, tam ci gadają, że no słuchaj, słuchaj Jeremi, to jest twój brat, Franciszek. Franciszek, z tobą mieszkam, to ma się nie wydać. Masz nie mówić nic matce. Franciszek nic nie rozumie. Franciszek siedzi i nie jarzy. Dobra, słuchaj mordo, ale ty zaraz dorośnie, więc może zdmuchnij świeczki. No odmuchaj świeczki. Bo ja nie pamiętam, czy mam tego moda, który pozwala nie przerywać tego. Dobra, ludzie się cieszą, nie mam pojęcia, kim jesteście, ale dziękuję, że przyszliście. O tak, dziecko się cieszy. I kim ty będziesz z charakteru? Jezus, ten jak zagaduje tę Balbinę, nie? Dobra, dorastaj, mordo. Dobra, dorósł. Morda dorosła. Nawet dostał nowe okienko tutaj, aspiracji. Super, świetnie. Pójdź na studia, no nie wiem, co cię odrzuca, brązowy włos. Niech będzie. Ja ci bym dała hajsowego Sima. Bo padła propozycja kiedyś w komentarzach, że byłoby śmiesznie, jakby kupić mu kiedyś restaurację. I w ogóle, co się kręci gotowanie, to w ogóle jest ikoniczne. Nie mam pojęcia, czy się uda, ale jest to pomysł, żeby do tego dążyć, więc dajmy ci hajs. I teraz tak, Bernard, słuchaj, nadal to trzeba porozmawiać z tobą, że słuchaj, tato, jak to tak? Dobra, zjesz sobie teraz, skoro bardzo potrzebujesz, ale tato, jak to tak? Przybiorę się później, tato, jak to tak, że ja mam brata w ogóle? No bo jest taka sytuacja, ja jestem teraz z kimś innym w ogóle i masz brata, no taka sytuacja, bo ja jestem żonaty, ja z twoją mamą żyjemy, o Jezus, Balbi, w wolnym związku żyjemy z twoją mamą. No i taka sytuacja. To mama miała flirtować z tą Balbiną, a nie Balbina z losowym człowiekiem. O tak, o zdradzie rozmawiaj z synem. Tak, super, świetny temat. Dobra, gdzie jest Franciszek w tym wszystkim? Czy Franciszek poszedł do domu? Nie, Franciszek napierdziela w szachy. Franciszek, pogawędka, chodź tu. Franciszek, słuchaj, bo rozmawiałem z tatą i ty masz nic nie mówić, bo tata jest tam żonaty z twoją mamą i ty masz nic nie mówić, że wiesz o tym, że masz brata. I w ogóle, Jezu, ja będę musiała znowu to przemyśleć. Znowu się unergali, wszystko rozwala w tej rodzinie. Absolutnie będę musiała turbo przemyśleć reakcję Franciszka, czy to się wyda, czy to się nie wyda wszystko. Oni się mieli przeprowadzać, bo oni mają kupę hajsu teraz. Ja nie wiem, nie? Abstrakcja jakaś. Dobra, czekaj, ty się miałaś stoł z Balbiną ogarniać. Weź się przyjrzyj Simowi, ty weź idź do toalety, bo zaraz to się źle skończy. No przyjrzyj się tej Balbinie, chodź tu. No taka se jest. No dobra, ale czekaj, gdzie ona jest? Balbina, czemu ty w kółko chodzisz? Balbina, ja chcę cię cmoknąć, daj mi buzi. Dziękuję. Balbina, ja nie skończyłam jeszcze z tobą. Chodź tu. Gdzie ty idziesz? Z kim ty idziesz? A ty z Bernardem idziesz. No nie. Chodź tu, Balbina. Ja chcę cię poderwać. Trochę bardziej. Balanga. Super. Najlepsze urodziny dla syna zrobiłaś. Dobra, syn to niech lekcję odrobi. Tak wypadałoby, co? Się gubię. Weź talerz tego ciasta, póki mamy to ciasto. Wykorzystajmy to ciasto. Kurde. Zjedz to. I dziecko trzeba będzie cię przebrać zaraz. O, pocałować się po raz pierwszy. Świetnie. Nie mam pojęcia, kogo ci znajdę na ten moment. Zastanawiam się, jakby Jeremi podszedł do całej tej sytuacji, bo w sumie dowiedział się, że ma brata. Z tym bratem ma takie relacje, no całkiem już niezłe, nie? Całkiem mogło być gorzej. No jest całkiem uprzejmy, może on by chciał jakoś utrzymywać kontakt z tym bratem, że no hej, skoro się okazało, że mam rodzeństwo, to ja nigdy nie miałem tego rodzeństwa, to może by się okazało, że jakoś tak, no nie wiem, bym wychodził gdzieś z tym bratem, czy coś. Jezu, ale to będzie chore, jak on pójdzie pogadać o tym z Apoloniuszem, zapozna Apoloniusza z Franciszkiem i w ten sposób Apoloniusz też się dowie, że to, o Jezus, o Boże, o Matko. Ej, to może można by w ten sposób zrobić, nie? Że Franciszek jeszcze tak, dobra, na prośbę taty nic nie mówi, bo słuchaj, chciałem cię zapoznać z tym twoim bratem, ale bałem się, że wiesz, że twoja mama, która jest taka wybuchowa, że ona tego nie zniesie dobrze, ble, 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 ble. I że Franciszek to zrozumiał, ale jakby poznał drugiego tutaj, Apoloniusza, to by Franciszek już nie wytrzymał tego i miał takie, kurde, jak to tak, rodzice, o co chodzi? To nie jest takie głupie. Całkiem mi się podoba ten pomysł, a to można łatwo zrobić też z racji tego, że no kurde, Jeremi się przyjaźni z Apoloniuszem, nie? Kurde, bawi mnie to. To było niespodziewane. Ja cię dalej nie przebrałam, Boże. Muszę cię przebrać, jak wrócisz.
No ale na razie to jedźcie do pracy i szkoły, zapraszam. I wreszcie syn będzie wracał szybciej niż ty, ale pewnie zanim on wyjdzie z tego autokaru szkolnego, cześć Sep, to wieki miną po prostu. No dawaj, bo ty wracasz za niedługo. No, cudownie. Zapraszam. Zapraszam pana z lekcjami tutaj. Superancko, odłóż sobie lekcję. Teraz trzeba ci wygląd zmienić. No, witamy w nowej styluwie. W ogóle odkryłam, że tu są kwiaty i nie mam pojęcia czyje, więc możesz to obejrzeć. O nie, ten Nergalid Bernarda, o Jezus. No to tym bardziej, słuchaj, właśnie się dowiedziałeś, że to jest żona. O nie, to jest żona twojego ojca. I to by było ciekawe, jakbyś mógł chcieć ją poznać, ale no weź wyrzuć te śmieci, Boże, typie. Że jakbyś chciał ją poznać, ale twój tata mówi nie, bo ona tego nie zniesie dobrze, ona nie wie, że ja mam syna, ble, ble, ble. I w ogóle mógłbyś wyjść na spotkanie grupy, zarządzaj grupami? Nie, no ja bym chciała wyjść na parcelę publiczną? To jest chyba transport, czy nie? Zaproś Sima na parcelę publiczną. Tak, tak, dobrze, ja bym chciała z Franciszkiem wyjść na parcelę publiczną. To mogłoby być urocze, tylko weź się umyj najpierw. Nie, nie, bez Wiktorii. Taksówka zaraz przyjdzie, to ty się akurat umyjesz, świetnie. Wiktoria mogłaby przyjść, czekaj. Ty możesz przy okazji zaprosić tą Balbinę i trochę z Balbiną czasu spędzić, bo to też nie byłoby niegłupie. Dobra, a gdzie wy możecie jechać? A jedźcie na punkt widokowy, tak o. A ty dzwonisz po nią i ją zapraszasz, dobra. Ty dopiero napuszczasz wody do wanny, więc za bardzo się nie umyjesz, ale chociaż minimalnie jakbyś się umył, podmył, cokolwiek. No tak, już wstajesz. To tyle by tego było. Dobra, idź się spotkać z bratem na parceli publicznej. To jest ważne, żeby trzymać kontakt z ważnymi ludźmi w życiu. No i tak, zjechał jeszcze po poręczy. Przynajmniej szybciej było. Bernard, dzień dobry! Powitaj Bernard, powitaj Balbina. Elegancko, cała schadzka trzyosobowa będzie. Dobra, wszystkich powitaj, superancko. I fajnie by było tutaj większy romans nawiązywać z panią koleżanką. No to jest głupie w ogóle, że w sensie strasznie mnie bawi wątek, że ona poleciała na nią, bo wygląda tak samo jak ona. Dobra, elegancko, punkt widokowy. Cześć Franciszek, spędźmy trochę czasu razem. Sobie porozmawiajmy na drodze, jak prawdziwi mężczyźni. O, Urszula tu jest, słodziutka babuszka. Dobra, myślę, że to byłoby spoko z punktu widzenia też Franciszka, że on na przykład faktycznie będzie siedział cicho, tak jak poprosił go tata, ale głównie dlatego, że Jeremi sam w sobie chce utrzymywać z nim kontakt, że jakby gdyby był taki skonfundowany, gdyby został sam z tą całą sytuacją, gdyby no nikt się tym nie zajął, to myślę, że powiedziałby o tym Nergali, bo po prostu nie radziłby sobie z tym za bardzo. Ale Jeremi chce utrzymywać z nim kontakt i chce się z nim zaprzyjaźnić chyba, znaczy w sumie to nie chce. Bitwa na balony z wodą, weź rzuć w niego balonem, bo chcesz. No i idealnie. Dobra, czy jest tu ktoś ciekawy, warty mojego zainteresowania poza Urszulą? O, to jest jakaś laska. To jest chyba nastolatko, weź ją powitaj. Tak, żeby sobie mieć ją w znajomych, dzień dobry. No, ona ci się nie podoba, no... Mówi się trudno, dobra, widzę, że... A nie, jest tu toaleta, to weź skorzystaj z toalety, póki jakoś możesz. I w sumie jest w miarę późno, to możesz wracać do domu. No będzie to krótkie spotkanie, ale było przynajmniej spotkanie, tak? To jest najważniejsze, było spotkanie, spędziliśmy czas, co jest w ogóle Marcelina lotnik. Był też na parceli Tobiasz lotnik, mi tak przyszło do głowy, że to by było śmieszne, bo on chyba też jest z klubu ogrodników, jakby wszystkich wrzenić w ten klub ogrodnika, ale wolałabym nie. Dobra, teraz się wami trzeba zająć, widzę. Wróciliśmy do akcji. Idealnie. Dobra, jakoś tam, nie wiem, wyściska, jakieś słodkie słówka możesz. Jakbym chciała sprawdzić casual Willa i Wuhu, tak nie bardzo. No dobra, próbować warto. O, zakochały się w sobie teraz. Dobra, to może teraz Willa i Wuhu. Halo. Nadal nie. No cóż, no dobra. Ale widzę, z Bernardem to od razu casual seat, no w porządku. Jak nie z jedną, to z drugim. Nie wiem, Wiktoria mam wrażenie, że lubi niedostępne kobiety, które nie są pewne, czy lubią kobiety. Cześć Sergia, miło cię widzieć. Dobra, ale weź się też ogarnij trochę, syn wraca za godzinę. Zastanawiam się, co może chodzić też po głowie Bernarda w całej tej sytuacji, bo on w sumie Xaveremu ogarnął ten eliksir, nie? Ten eliksir, żeby Xaver się od niego odczepił, skasował te dowody na to, że on zdradza Nergalię. A teraz tak nagle się to wydało, dlatego że jego syn zaprosił jego syna ze szkoły. I z jednym i z drugim synem on otrzymuje aktywny kontakt. I tak, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Tak trochę głupio wyszło. Bernard cały swój effort, całe to jakby wszystko, co miał, wszystko, co chciał, wszystko, co dał i wszystko, co poświęcił, to w sumie poszło na marne. To jest całkiem ikoniczne. To daje taki dziwny morał, że
Uważaj, kiedy kłamiesz, a najlepiej to nie kłam wcale, bo kłamstwo ma krótkie nogi. I cokolwiek nie zrobisz, to i tak wszystko się posypie. W sumie mądre. Simsy uczą i bawią. Dobra, pogadaj sobie z tą swoją papuszką. Z tego już widzę, nie możesz korzystać, ale... Czy tu stoi garnek? Jezu, tu stoi garnek, dobra. No, i nie mogę tego usunąć, bo tu stoi garnek, tak? A mogę to młotkiem? A jak wpiszę move objects, to mogę? Wtedy mogę. Dobrze, może być i tak. Dobra, młody, idź spać. Matka śpi. Matka się wyspała o 23. W ogóle, Jezu Chryste. Jest już strasznie późno. No wiem, no. Kiedyś cię uwiodę, zobaczysz. Bernard też widzę, już idzie. No dobra, no. Widzimy się rano. Albo i nie, bo widzę, ty gotujesz. Nie, Bernard został. No dobra, no. A nie, dał buzi i poszedł, no. Gentleman. Dobra, czy tu jest gazeta? Jest. Ja bym spróbowała. Czekaj, poszukaj pracy. Zobaczyłabym, czy ty byś dał radę się zatrudnić jako kucharz. Architektura. Nie, widzę, że nie ma. Dobra. Ale będziemy próbować, bo to by było urocze, jakbyś ty się zatrudnił jako kucharz. Przynajmniej mi się tak wydaje. Może właśnie, czekaj, może jakieś płatki podaj, zacznij swoją przygodę z kulinariami trochę bardziej. Bo pamiętam, że ty miałeś być taki bardziej gotujący. Matka, zjedz sobie płatki, bo syn przygotował sobie, posiedźcie razem, pogadajcie. W końcu rodziną jesteście całkiem zgraną chyba. Wy się generalnie lubicie, tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle jak na Simsy dawno nie było nigdzie włamywacza, tak nie żeby coś. Nie chcę wykrakać tego, ale tak ostatnio mi to chodzi po głowie, że czy ja kiedykolwiek, tak poza Bernardem oczywiście, który się włamywał, hehe, czy ja kiedykolwiek w pustynnej głuszy miałam włamywacza? Nie pamiętam. Jeżeli miałam, to mi przypomnijcie, ale wydaje mi się, że nie było tutaj nigdy. Intryguje mnie to dość, że w sumie dosłownie Bernard jest głównym złodziejem, złodziejaszkiem. Dobra, Jeremy wraca ze szkoły elegancko, przynajmniej wysiada normalnie. Wreszcie. I teraz tak, poszukaj pracy znowu. Polityka nie, trochę tak jakby matka ci załatwiła, ale nie. Poszukiwasz przygód nie. Przestępca, no jak ojciec też nie, no. No weź, daj spokój. Ja bym bardzo chciała, żebyś ty poszedł w kulinaria. No, jeszcze to się zepsuło. Dobra, ty widzę, wróciłaś. Dalej chcesz barabara, oczywiście. Nakarm ptaka, wynieś śmieci, wszystko porób. No tak, wiem, że zabawa. Tak, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Weź sobie obejrzyj jakąś telewizję. Ty taki ambitny jesteś, oczywiście, tutaj ze wszystkim. Jezus, sałatka szefa kuchni. Ewidentnie bardzo lubisz tę sałatkę, widzę. Dobra, czekaj, nie podoba ci się to. Możesz zmienić kanał. Weź zmień na stację taneczną, to zawsze działa. No, teraz to oczywiście. Cała zabawa do góry poszła elegancko. Dobra, weź sobie resztki, zjedz coś. Dokończ pracę domową. Możesz do Apoloniusza potem w sumie zadzwonić. Czekaj, bo ty Apoloniuszowi jeszcze nie opowiadałeś, to jest twój najlepszy ziomek, że to taka chora sytuacja wyszła. Czekaj, skończ odrabiać lekcję. Wtedy zadzwonisz. O, teraz dzwoń. Halo, Apoloniusz, bo to taka chora sytuacja wyszła. Chora sytuacja wyszła, by się okazało, że mam brata i że mój brat był na mojej imprezie urodzinowej, którą zrobiła mi moja matka, nie zaprosiła ciebie, bo ci nie zna. Wyobrażasz to sobie? No i na tej imprezie był też mój ojciec i mój ojciec powiedział, że to jest mój brat i w ogóle bardzo się zdziwiliśmy obydwoje, bo się okazało, że mój ojciec ma inną rodzinę i ma brata, znaczy nie ma brata, to ja mam brata, ale ma dziecko i w sumie ta jego żona to nie wie, że ja istnieję. No i tak się skończył wątek. Tak to bywa, tak to jest. Matka to w ogóle zasnęła na sofie w międzyczasie od słuchania całej tej historii, cudownie. Dobra, weź sobie coś zjedz tutaj. To jest sałatka, której nie zjadłaś w ogóle. No co pierdzisz, Boże? Pierdzenie i odchodzenie. Ty się z papugą bawisz elegancko. Zjedz obiad spaghetti. Ten następny po prostu do gotowania pierwszy. Znaczy, ty to akurat dobrze, ale dobra, odłóż te resztki. Pójdziesz spać. Liczysz, może jutro znajdziesz tę pracę. Ty co robisz? Baw się. Nie możesz zamknąć klatki? Możesz zamknąć klatkę. Zamknij tę klatkę. Nie lubię, jak ten ptak lata. Kiedyś lubiłam, ale teraz ciągle o nim zapominam i takie, co jest, co jest. Dobra, idźcie spać i zostaje nam piątek do rozegrania. No i jest i on, poranek. A ty dalej jesteś ambitny i chcesz płatki zjeść na śniadanie. Dobrze, proszę bardzo, oto twoje płatki na śniadanie. Jezu, w ogóle iść na ryby, tu coś tam. Kulinaria były twoimi tymi zainteresowaniami. Gdzie to było? Oczywiście, że tutaj. Ta znowu gotuje, no nie dasz się synowi wykazać. No fe. No dobra, no. Jezus, czy ty to zostawiasz na ogniu? Weź te naleśniki z tego ognia, bo to się spali zaraz. No, dziękuję. Znaczy, no nie jedz tego, nie? Odłóż te resztki, jedź do szkoły. Jezu, ale ta co by kuchnię spaliła, nie? Trzeba ją pilnować na każdym kroku. O, Balbina przyszła, tylko że nikogo w domu nie ma. Ja dalej liczę na wielki romans z Balbiną. Przynajmniej będę miała co robić później w tym Grańsku. No są już tutaj wszystkie fajnie te relacje z nią. Dobrze by było coś z tym zrobić. Dobra, czekaj. Ty byś mógł pójść na parcelę publiczną w ogóle. Pójdźmy jeszcze na parcelę publiczną. Pozwiedzajmy trochę. Centrum rozrywkowe. To jest zawsze dobre miejsce. Zapraszam. Może poznasz kogoś nowego? No nie.
Jolanta Kostur, musiałaś przyjść teraz. Bo ja chcę nastolatków jakichś poznać, tak o, jakieś nastolatki, bądź to jest nastolatków. W sumie właśnie nie wiadomo, jakiej to orientacji jesteś, mordo. Może warto byłoby to sprawdzić. Chyba, że z góry założyć, ale to Zobaczymy, kogo poznamy i jakie będzie miał oczy Stefan. Jakie będzie miał te pioruny z tymi osobami, chemię i te sprawy. Marta Słomka. Dzień dobry. Marta Słomka jest jedna z moich ulubionych miastowych w ogóle. Ja wiem, że generalnie szczęśliwy ziemniak z pewnych powodów za nią nie przypada, ale ja generalnie bardzo ją lubię. Przyjrzyj się Simowi. Dwa pioruny z nią masz. Łe, może jest szansa, żebyś się tak wiesz. Weź graj w bilard. O, idealnie, Marta też przyszła, proszę bardzo. Może się zakumplujesz z tą Martą przy okazji właśnie na bilardzie. To brzmi jak bardzo urocza sprawa, bo takie niezobowiązujące, że w sumie tak masz crusha na niej, ona ma tak trochę crusha na tobie, ale w sumie to jeszcze nic z tym nie robisz, tylko tak na razie spędzacie czas ze sobą uroczo tutaj. Jakby wszystko elegancko, a jak jej próbujesz zaimponować w ogóle tutaj swoją grą w bilarda, jak ona tam nieśmiało po prostu poprawia ten kijek. Już mi się podoba ten ship. Już po prostu, oni jeszcze nic nie zrobili, a ja już jestem zachwycona tym, że oni mogliby mieć relację. Jak się szczerzy do ciebie? Jezu drogi. No w ogóle jaka hotuwa z ciebie, jakie masz brwi groźne do tego wyglądu, ale jednocześnie jakoś tak podobasz mi się, mordo. Te miny w ogóle, jakie oni robią przy tym bilardzie. Nie no, ewidentnie ona ci się podoba, ewidentnie. No i superancko, może się z nią zaprzyjaźni tak jeszcze. No dawaj, do 18 masz jeszcze trochę czasu. No nie no, skończyliście grać. No dobra, to wróć do domu. Ale no już mamy Martę przynajmniej tutaj poznaną. Dużo czasu spędziłeś, wyszedłeś, takie o, pogramy w bilard. O, ale super, ale genialnie. Sobie przegadali, poznali się. Ej, uroczo. Krótkie wyjście, ale treściwe. Takie są najlepsze, kurde. W tym samym czasie pani Jolanta Kostur żałuje, że zmarnowała swoją okazję. Dobra, wracaj z pracy. Wróciłaś. Dobrze, świetnie. Teraz tak, idź do toalety. Co ty chcesz? Nauczyć się dożywotniego szczęścia. No tak, w sumie ty jesteś całkiem szczęśliwa, poza tym, że kochanka ci umarła. Jakby całkiem dobrze ci idzie w tym szczęściu życiowym. A możesz zaprosić sobie tą, Balbinę. Zaproś Balbinę, tak na koniec dnia. Balba, przyjdź do mnie. No, powitaj Balbina, chodź tu. Elo, Balbina, super. Słuchaj, sprośnego dowcipu. Nie no, nie za bardzo, czekaj. Ja chcę się odprężyć i chcę cię zaprosić tutaj, Balbina. Skoro ACR nie chce nam pozwolić się kochać, to ja cię pokocham inaczej, chodź tu. O, syn przyszedł idealnie. O, już jest 18, dobra, trudno. Ja na koniec odcinka jeszcze chciałabym zrobić swoje. Niech ona tu przyjdzie. O, druga Balbina przyszła. Balbina, chodź. Balbina, pragnę cię. Dobra, super, gorące pocałunki. Mniam. Dobra, macie bardzo wysoką relację, to wątpię, że odmówi. Zapraszam. Po Bożemu, tak jak gra, postanowiła, że się da. No i super. Proszę bardzo. I tym optymistycznym akcentem, gdzie dwie identyczne kobiety leżą w łóżku razem. To jest złoto. Złoto po prostu. I optymistycznym synem, który gotuje, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to jeżeli macie ochotę, to zostawcie mi lajka i suba. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Oficjalnie skończyliśmy połowę grania tutaj, które sobie zaplanowałam, że będzie, nie? Bo to jest koniec piątej tury. Także co? Halo, żegnam i do następnego. To pa!